Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Witaj, Walter. Witaj, Martin. Ale się opatuliłeś? Tak, na tym polega mój proces termoregulacji. Ostatnio zmieniła się u nas pogoda. Tak, nazywają to zmianą klimatu. Zmienia się aż 4 razy do roku. Ja nazywam to po prostu zimą. Będziemy kontynuować temat nieobecnego gospodarza. Zacznijmy od modlitwy. Niebiański Ojcze, przywilejem jest dla nas to, że możemy Tobie służyć. Wiemy, że szatan będzie nas atakował na różne sposoby, ale wierzymy, że będziesz nam pomagał. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił nasze umysły, oświecił nasze myśli Duchem Świętym i prowadził tę dyskusję. W imieniu Jezusa, amen. Za nami ciekawy weekend, prawda, Martin? Tak, było bardzo intensywnie. Oprócz nagrań i odcinków Co słychać, panie profesorze, prowadziliśmy też ewangelizację w różnych miejscach. I tak przez cały weekend. To był taki zjazd okręgowy. Było na nim około 170 osób, prawda? Właściwie to około 250. 250? Nieźle. Przez chwilę myślałem, że nie dam rady tam być, bo bardzo się rozchorowałem, ale Bóg uczynił cud. Tak naprawdę uczynił kilka cudów. Miałem w swoim narożniku kilka osób, które po każdej rundzie podawały mi sole trzeźwiące, klepały mnie po policzkach i wpychały coś w moje żyły. I jakoś przetrwaliśmy. Wiele osób zmartwiło się Twoją chorobą. Otrzymaliśmy 1000 maili. Poczta pantoflowa działa bardzo szybko. Rozprzestrzenia się jak ogień. Tak. Wyświetlimy teraz na ekranie kilka zdjęć. Obydwaj byliśmy na scenie. Dziękowaliśmy Bogu za Jego błogosławieństwa i cuda. Tak. I będziemy kontynuować swoje działanie. A zatem działajmy. Nie będziemy płaszczyć się przed tym, któremu wydaje się, że może powstrzymać nas przed wykonywaniem naszego zadania. Ciekawe jest to, że w ostatnim odcinku rozmawialiśmy na temat Hioba. A więc to Twoja wina. To wszystko Twoja wina. Gdy w czwartek jeszcze raz obejrzałem ten odcinek, uzmysłowiłem sobie, że sami się o to prosiliśmy. Prosiliśmy się o kłopoty. Nieźle mi się za to oberwało. Przez długi czas trzymała mnie infekcja, miałem wysoką gorączkę, ale dzięki Bogu udało mi się odzyskać siłę. Mogliśmy pojechać i wystąpić. A teraz siedzę owinięty kocem. Już niedługo całkowicie wyzdrowiejesz. Siedzę owinięty kocem. Niedługo wrócisz do pełni sił. Dzięki Bogu infekcję mam już za sobą. Jakoś przez to wszystko przejdziemy. To, co nas czeka, z pewnością nie będzie dla nas przyjemne. To wszystko jest trudne. Na zjazd wybierało się wiele osób podekscytowanych tym wydarzeniem, a diabeł próbował zrobić wszystko, by do niego nie doszło. Ale Bóg jest większy. Zainterweniował i nie pozwolił, aby tak się stało. Wydarzenie było fantastyczne. To był punkt zborny. Ludzie zgromadzili się w jednym miejscu i wspólnie się modlili. To był dobry czas. Bóg wykorzystuje takie sytuacje, żeby jednoczyć swój lud. Tak, pokażemy teraz kilka zdjęć. Pokażemy kilka zdjęć z tego zjazdu. Siedzieliśmy na scenie i to wszystko było dla nas czymś zupełnie nowym. Musieliśmy improwizować. Siedzieliśmy, żeby zaoszczędzić trochę energii, ale dobrze poszło. Ostatnio rozmawialiśmy na temat nieobecnego gospodarza. To temat rzeka. Osoby, które obejrzały pierwszą część, zaczęły rozumieć, dlaczego niektórzy nazywają Boga nieobecnym gospodarzem. Musimy pamiętać o tym, że Jezus powiedział, pożytecznie będzie, jeśli odejdę.
To dla was dobre. To dla nas najlepsze, bo wtedy może zstąpić Duch Święty, a my możemy działać przez wiarę. Gdyż wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czyli musimy postępować z wiarą. Abraham został zbawiony przez wiarę, a nie w taki sposób, o jakim czytamy we wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu. Tak, wszystko zostało przekręcone tak, żeby zostały uznane tylko uczynki i łaska. Owszem, jesteśmy pod łaską, ale to wszystko jest dzięki wierze. Tak jest. Tylko przez wiarę można podobać się Bogu. On ratuje poprzez swoją krew, a nie poprzez swoje uczynki. Dokładnie. Niuanse, które są tam zapisane, są tak subtelne i podstępne, że tylko jezuita byłby w stanie coś takiego wymyślić. Słuchaczom pewnie wydaje się, że nie podoba mi się to, co reprezentują sobą jezuici. Potwierdzam, macie rację. Podzielam twoje zdanie. Dziękuję, Martin. Dziękuję. Wydaje mi się, że największymi wrogami ludu Bożego, którzy przeciwstawiali się reformacji, są jezuici. Bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie. Są pośród nas osoby, które myślą, że jezuici to nasi przyjaciele. Jak pracownicy szatana mogą być przyjaciółmi ludu Bożego? To niemożliwe, niemożliwe. Tak to wygląda, kiedy próbujesz pogodzić szatana i Boga. Tak to się kończy. Nieobecny gospodarz, część druga. Ze względu na nieobecność gospodarza musimy nauczyć się wielu rzeczy, prawda? Widzimy jednak, że tak naprawdę on nie jest nieobecny, bo przejawia swoją obecność przez swojego przedstawiciela, Ducha Świętego. Dokładnie, przejawia się też przez Pismo Święte i przez modlitwę. Księga Kapłańska 19:17. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego, będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Te słowa mogą się wydawać sprzeczne, prawda? Tak. Miłość często kojarzy nam się z tym, że musimy na wszystko przymykać oko. W tym przypadku jednak czytamy, że wcale tak nie jest. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Musimy nazywać grzech po imieniu, jednak miłość zakrywa wiele grzechów. Najważniejszy jest sposób, w jaki napominamy innych. Musimy piętnować grzech. Należy jednak pamiętać, że kiedy napominamy bliźniego, grzesznik najczęściej nie chce tego słuchać i odbiera to jako osobisty atak. To dlatego tak wiele osób odrzuca ducha proroctwa. Bardzo lubię czytać, co o pismach Ellen White mówili pionierzy. Mam ogromną książkę, gdzieś takiej wielkości. Wielką jak stół. Lubię te stare książki. Są w niej fotokopie tego, co mówili. Czytałem wypowiedzi diakona Wilcoxa na temat pism ducha proroctwa. Wspomniał o kilku ciekawych rzeczach. Powiedział, ludzie kwestionują, czy to jest od Boga, czy to po prostu jej opinia. Pytają, czy danego fragmentu nie trzeba rozumieć inaczej, albo czy przypadkiem nie chodzi w nim o coś innego. Zastanawiają się, czy jej słowa dotyczyły tylko jej czasu, czy w takim razie nas już nie dotyczą i wiele innych wymówek. Przytoczył przykład Samuela. Gdy był on małym chłopcem, został powołany, aby być prorokiem. Powierzono mu urząd proroka. Czytamy, dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Beerszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Wiedzieli o tym. Czy kiedy ktoś został powołany na urząd proroczy i został prorokiem, kwestionowano każde jego słowo? Czy zastanawiano się nad tym, czy jego słowa mają charakter profetyczny? Dlaczego więc my postępujemy w ten sposób z pismami ducha proroctwa? Powinno być tak samo.
Ellen White została wybrana, a skoro została wybrana, tak samo jak biblijna prorokini Hulda, powinniśmy liczyć się z jej słowami. Przestańmy się temu opierać. Przestańmy wierzgać przeciwko ościeniowi. Wszystkie te niuanse, zmiany i teologie wymyślone przez ludzi są takie irytujące. Na spotkaniu namiotowym rozmawiałem z młodym mężczyzną, który był zakłopotany, bo teolodzy w naszym instytucie upierają się przy tym, że nowe przekłady są poprawne, gdy twierdzą, że kiedy Jezus wstąpił do nieba, wstąpił do miejsca najświętszego, a nie do świętego. Do nieba, tak. Chodzi o wniebowstąpienie. To teologia Forda, prawda? Niestety opierają się na nowych przekładach. Tak, na nowych przekładach, nawet na przekładzie Nowej Biblii Króla Jakuba. Właśnie dlatego potępia się ten przekład. Biblia Króla Jakuba została poprawnie przetłumaczona z oryginału, ale pozostałe przekłady już nie, bez względu na to, czy komuś się to podoba, czy nie podoba. Poza tym pisma Ducha Proroctwa opierają się na przekładzie Biblii Króla Jakuba. Wszyscy pionierzy byli zgodni w tej kwestii. Musieli być. A wiesz, dlaczego im się to nie podoba? Jeśli bowiem Jezus wstąpił do miejsca najświętszego, resztka nie istnieje. Dokładnie. Nic nas wtedy nie wyróżnia. Rok 1844 traci znaczenie. Resztka, która ma wzywać lud do wyjścia z Babilonu, staje się częścią Babilonu. Zwłaszcza chrześcijanie. Można wtedy spokojnie zasiadać w radach ekumenicznych, które mają na celu zjednoczenie chrześcijaństwa i myśleć, że postępuje się słusznie, ponieważ opiera się swoje poglądy na teologii bzdur. Tak? Pozbywamy się wtedy sądu śledczego roku 1844 i, jak wspomniałeś, pozbywamy się resztki. Zgadza się. Miałem przyjemną rozmowę z tym młodym człowiekiem, który chciał wiedzieć, czy powinien bardziej zagłębić się w ten temat, czy dalej ulegać zwiedzeniu. Powiedziałem mu, studiuj dalej, znasz prawdę. Bądź mocny w prawdzie. Daniel taki był. Tak, Daniel znalazł się w takiej sytuacji. Trafił do Babilonu i musiał wyjść do ludzi, głosić prawdę i pozwolić, żeby teolodzy szli na lewo albo na prawo. Jeśli ich prawda nie jest od Boga, ich droga prowadzi donikąd. Amen. Dlaczego zeszliśmy z tematu, Martin? Myślę, że słusznie poruszyliśmy tę kwestię, bo jest to jedna z rzeczy, których Bóg nienawidzi. To wprowadzanie w błąd i zwiedzenie. Tak, Bóg prowadzi swój lud nie jako nieobecny gospodarz, ale jako obecny wśród nas. Obdarzył nawet resztkę darem proroczym. Zapowiedział w Biblii, że tak będzie, a mimo to ludzie temu przeczą. To oburzające. Odczuwam słuszny gniew. Mnie też to denerwuje, ponieważ widzimy, jak te rzeczy odciągają innych od prawdziwego słowa i jego prawdziwego znaczenia. Musimy powrócić do słowa i do świadectw, bo Biblia mówi, że tak powinniśmy postąpić. Żadna z tych rzeczy nie powinna zaprzątać naszych myśli. Absolutnie. Niech wyruszają w rejsy donikąd i niech zobaczą, dokąd dopłyną. Donikąd. Róbmy to, co jest naszą powinnością. Dokładnie tak. Idźmy dalej i już się nie denerwujmy. Spróbujemy zmniejszyć obroty silnika. Gdy wyszukujemy słowo nienawidzę, na przykład w wyszukiwarce eSword, pojawia się ono w Biblii 16 razy. Czego możemy nauczyć się z tych wersetów? To ważne. Bóg jest źle rozumiany. Na przykład w liście Jakuba czytamy słowa Bóg sam nikogo nie kusi. Bóg nie jest podatny na pokusy i sam też nikogo nie kusi. A z drugiej strony mamy wersety, które mówią, że Bóg kusił Abrahama lub Dawida. Zatwardził serce Faraona i tak dalej. Ludzie twierdzą, że Biblia sobie przeczy. Wcale tak nie jest.
Skoro definiujący werset mówi, że Bóg nie jest podatny na pokusy i nikogo nie kusi, musi to być nasz punkt odniesienia. Dokładnie. Bóg dopuszcza każdą pokusę, która się pojawia. Tak. A jeśli Bóg dopuszcza pokusy, to w zrozumieniu hebrajskim tak naprawdę sam je na nas zsyła. On jednak tego nie robi. Robi to ktoś inny, diabeł. Jeśli masz wątpliwości, zajrzyj do księgi Hioba i przeczytaj definicję pokusy. Znajdziesz tam całą historię o tym, jak to działa. Dokładnie. Nasze zrozumienie powinno obejmować przyczyny i skutki. Nie możemy izolować poszczególnych spraw i wyrzucać Biblii do kosza na śmieci. Słowo nienawidzę znajdujemy w Biblii 16 razy, ale Bóg zabrania nam nienawidzić. Tak. Wygląda więc na to, że jest tu pewna sprzeczność, prawda? Czego możemy nauczyć się z tych wersetów? Odpowiedź. Bóg nienawidzi grzechu. Ale nasz problem polega na tym, że kierujemy swoją nienawiść w stronę grzesznika. Nienawidzę go, bo robi to, to i tamto. Nigdy nie powinniśmy tak mówić. Powinniśmy mówić, że nienawidzimy tego, co robi. A kiedy ktoś mówi wam, że to, co robicie, nie jest właściwe, nie gniewajcie się na niego. Don't get riled up towards that person because now you think he's... You always do. You do. Zaakceptujcie to, posłuchajcie. Listen and change. I zmieńcie się. Martin, podoba ci się, kiedy żona zwraca ci uwagę? Puts you in your place. Nie, ale wydaje mi się, że nikomu nie podoba się, kiedy ktoś wypomina mu jego złe postępowanie. Na szczęście robi to bardzo rzadko. Jak powiedziałem podczas zjazdu, każdej minuty, każdego dnia, każdej godziny. I w końcu nauczyłeś się to przyjmować. Nie jest aż tak źle. Czas najwyższy, żebyś się tego nauczył. To prawda. Jeśli jednak będziemy uczciwi względem siebie i się nad tym zastanowimy, musimy przyznać, że czasami mają rację. Tak. A nawet często, właściwie to zawsze. No dobrze, przejdźmy dalej. Przeczytajmy wersety na ekranie. Królewska 22:8. Król Izraelski odpowiedział Jehoszafatowi, jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać się Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Imli. A Jehoszafat rzekł, niech król tak nie mówi. To brzmi znajomo. Został upomniany. Tak właśnie postępuje ludzkość, prawda? Kieruje swoją nienawiść na grzesznika. Podobnie było w przypadku Achaba i Eliasza. Sprawco nieszczęść w Izraelu, prawda? Jezebel go nienawidziła i zapowiedziała, że go zniszczy. Jezabel wciąż nienawidzi symbolicznego Eliasza i chce go zniszczyć. Często obrywa nam się za to, co mówimy. Ale czy jest to skierowane do nas? Kto tak naprawdę mówi to wszystko? My to wypowiadamy, ale skąd pochodzą nasze słowa? Nasze słowa na temat tego, co twierdzą niektórzy teolodzy, spowodują poruszenie. Jeśli tak się stanie, to nawet lepiej, bo to prawda. Problem polega na tym, że to poruszenie jest skierowane na to, co mówimy, a przecież nasze wypowiedzi pochodzą z Biblii. Tak. Ich gniew nie jest więc skierowany tylko do nas, ale też do źródła. Zgadza się. Druga Księga Kronik 18:7. Król Izraelski odpowiedział Jehoszafatowi, jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać Pana. To ten sam werset. Lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego. Martin, jeśli nigdy nie zwiastował nic dobrego, dlaczego król się nad tym nie zastanowił? Co powstrzymuje ludzkość przed zastanowieniem się nad sobą? Nie chcemy przyjąć na siebie odpowiedzialności i wydaje się nam, że musimy mieć rację. Bunt jest podobny do grzechu czarnoksięstwa.
W pismach ducha proroctwa czytamy: mam wątpliwość co do tego, czy szczery bunt jest uleczalny. Podczas zjazdu miałeś pewną myśl, może nam ją wyjaśnisz. Stwierdziłeś, że ludzie wolą coś zrobić, niż zmienić swoje serce. Tak, ludzie lubią rytuały. Właśnie dlatego pisma papieskie kładą tak duży nacisk na liturgię. Liturgia obejmuje wszystko, co dzieje się w czasie wydarzeń kościelnych, oprócz głoszenia Słowa Bożego. Zapalanie świec, maszerowanie, tańce, dmuchanie w szofary, granie na trąbkach, wszystkie te zapychacze i każdy element mający dodać uroczystościom religijnym przepychu. Ceremonia koronacji księcia Karola na króla Karola III była pełna pompy i splendoru. Były karoce, złoto, brokat, konie, które zostały wytresowane, aby chodzić w określony sposób. Wszystko bardzo imponujące i jednocześnie całkowicie bez znaczenia. Żadnego znaczenia. To wszystko prowadzi donikąd, ale ludzie byli pod wrażeniem i przeżyli cudowne doświadczenie, które tak naprawdę było puste. Zgadza się. Jest tak, jak mówisz. Jeśli w poprawny sposób będziesz wykonywał te rytuały, będziesz mógł potem odetchnąć z ulgą i powiedzieć: jak dobrze, że nie musiałem niczego zrobić. Wszystko już jest dobrze. Poszedłem do kościoła, posłuchałem grania na trąbce, przejąłem się tym, a potem usiadłem, przeżyłem doświadczenie duchowe i mam to z głowy. Teraz mogę wrócić do swoich trunków, papierosów, grillów. Mogę ściągnąć buty, a jeśli pies zacznie mnie denerwować, mogę go kopnąć. Tak. Nie muszę się zmieniać. Całe to wydarzenie przypomniało mi, z czym mamy tutaj do czynienia. Z nastawieniem, że nie chcemy się zmieniać. Chrystus zszedł na ziemię, żeby uwolnić nas od grzechu, jednak oni zastąpili poszukiwanie serca rytuałami. I w tym tkwi cały problem. Czy to jest uleczalne? Martin, jest w Biblii werset, który powinien przyprawiać nas o dreszcze. Księga Przysłów 28:9. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. To jest po prostu... Co o tym myślisz, Martin? Wydaje mi się, że jeśli zaczniemy się nad tym poważnie zastanawiać, będzie to dla nas przerażające. Tak łatwo jest nam obniżyć swoje standardy i iść na kompromis. A kiedy to robimy, odrzucamy prawo. Wydaje mi się, że Bóg lituje się nad tymi, którzy szczerze nie zdają sobie sprawy z tego, że są zwodzeni. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Jeśli wiesz, że świadomie przestępujesz Boże prawo albo Torę, Jego słowo, prawo, to nawet twoje modlitwy stają się obrzydlistwem. Pojawia się więc temat służby wyzwolenia. Kiedy się do tego odniosłeś, otrzymaliśmy pewien odzew. Niektórych zaniepokoił sposób, w jaki się do tego ustosunkowaliśmy. Martin, faktem jest, że służba wyzwolenia, tak przy okazji dodajmy tylko, że głoszenie Ewangelii też jest służbą wyzwolenia. Zgadza się, prawda? Tak. Nie jesteśmy przeciwni takiej służbie wyzwolenia. Musi jednak zostać zachowany odpowiedni kontekst. Musi być odpowiedni kontekst. Głoszenie Ewangelii jest służbą wyzwolenia. Jeśli jednak idziesz do opętanego, wygłaszasz mocne kazanie, każesz diabłu go opuścić i nagle nastaje cisza i spokój, a ty wychodzisz, to twierdzenie, że była to udana służba wyzwolenia, jest zwiedzeniem. To zahacza o
linking on to exorcism. Egzorcyzm. It's exactly the same thing. To dokładnie to samo. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Nie możesz wykonywać służby wyzwolenia bez zadania kluczowych pytań. Dokładnie. Co robisz w życiu? Czy jest coś, co stoi na przeszkodzie, przez co nie masz ochrony Bożej? Czy jest coś, co dopuszczasz do swojego życia? Cokolwiek. To może być coś, co w ukryciu oglądasz w telewizji. Może to być nauk, z którym skrycie się zmagasz. Może to być niepohamowany gniew, picie alkoholu, prowadzenie nielegalnych interesów, czy cokolwiek innego. To może być cokolwiek, coś dużego albo coś małego. Cokolwiek. Jeśli nie zadasz tych pytań, a ta osoba nie będzie chciała się zmienić, nie ma nawet sensu modlić się o wyzwolenie. Możesz po prostu stamtąd wyjść. To samo dotyczy chorych. To samo. Jeśli ktoś dąży do autodestrukcji, prowadząc tryb życia, który jest sprzeczny z zasadami zdrowia, to modlenie się o taką osobę nie ma sensu. Czytamy o tym w pismach ducha proroctwa. Zgadza się, to bardzo istotne kwestie. Chciałbym jeszcze coś dodać. Jeśli masz wątpliwości co do służby wyzwolenia, przeczytaj to, co napisał Alberto Rivera. On miał dużo do powiedzenia w tym temacie. Był duchownym jezuickim, przeprowadzał egzorcyzmy. W swojej książce wspomniałeś o duchownym, który przyszedł, żeby przeprowadzić służbę wyzwolenia w twoim domu. To było totalne zwiedzenie, totalna farsa, ale wyglądało tak autentycznie. Wydaje ci się wtedy, że zostałeś usprawiedliwiony, bo problem został od ciebie zabrany, ale nie pozbyłeś się tego, co tak naprawdę stało na przeszkodzie. To fałszywa nadzieja. I w tym tkwi problem, dobrze? U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Niech to wybrzmi. Zastanów się nad tym. Bóg chce, abyśmy się zmienili i opamiętali. Od jakich słów On zawsze zaczyna? Od słów opamiętaj się. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Upór! Psalm 101:3. Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania się odstępców. Nie przylgnie ono do mnie. Martin, czy nie pasuje to do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy? Jeśli oglądasz złe rzeczy i w ten sposób znieczulasz na grzech, to najlepsze, co możesz zrobić z tą skrzynką, to spalić każdy bezpiecznik, który się w niej znajduje. To są złe rzeczy, to prawda. To szerzy zło i sprawia, że staje się ono akceptowalne. Ta skrzynka pokazuje wszystkie złe rzeczy mające miejsce na ziemi. Pozbądź się jej. Jeśli chcesz coś obejrzeć, obejrzyj dobre rzeczy, które sam ściągnąłeś. Tak jest. Nie przewijaj strony głównej, która ma na celu karmienie cię dobranymi pod ciebie, ale nieodpowiednimi treściami. Jak dużo naszej młodzieży ogląda serial Lucifer? Albo nawet The Chosen. W The Chosen padło stwierdzenie, że powinniśmy podążać za głosem serca. Serce jest pełne zła. Jest nim przepełnione. Ponad wszystko inne. Musimy uważać na to, co oglądamy, żebyśmy nie zostali wprowadzeni w fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Psalm 119:104. Z przykazań twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Martin, czy widzimy tutaj jakiś paralelizm? Tak. Oczywiście, jest tam hebrajski paralelizm. Przykazania mówią, co jest dobre i dają nam odpowiednie zrozumienie. Zła droga musi więc być sprzeczna z przykazaniami. A im bardziej się przyglądamy i stosujemy przykazania, tym bardziej nienawidzimy tego drugiego. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Czy to samo nie zostało ujęte w tym wersecie, tylko innymi słowami? Ludziom się to jednak nie podoba. Zgadza się.
Zgadza się. Bardzo nie lubimy wprowadzać do swojego życia zmian na lepsze. To najwspanialsze prawa, jakie kiedykolwiek powstały. 10 niepozornych praw skierowanych do całej ludzkości. Gdyby nie one, musiałoby powstać tysiące praw, by zastąpić tylko jedno z nich. Tak, nie da się pamiętać o pierwszym, jeśli zaczyna się od ostatniego. Ludzi chwiejnych nienawidzę, ale zakon Twój miłuję. Czy znów mamy paralelizm? Tak. Czy ten motyw się powtarza? Tak musi być. Dobrze. A więc jak to jest, że ludzie mówią, możemy obejść się bez prawa? Wtedy czują się lepiej z tym, że mogą robić różne rzeczy i nie mieć potem wyrzutów sumienia. Tak, jak mówiliśmy podczas zjazdu miniony weekend, na świecie są tylko 4 religie. Tylko 4. Jedna z nich jest prawdą, a pozostałe 3 są kłamstwem. Wszystkie 3 mają tysiące podkategorii, ale same zaliczają się do 3 kategorii. Pierwszą z nich jest religia smoka. Rozmawialiśmy już na ten temat. Religia smoka mówi, czy Bóg na pewno tak powiedział? Kwestionuje Słowo Boże już od pierwszego zdania. Na początku Bóg. Kwestionuje wszystko od tego zdania, aż po ostatni werset w Księdze Objawienia. To jest religia smoka. Potem czytamy, z pewnością nie umrzesz. Uczy o nieśmiertelności duszy. Religia smoka. Będziesz taki jak Bóg. Ten element łączy wszystkie filozofie New Age na świecie, każdą filozofię spirytyzmu. Potem mamy religię bestii. Tak, to druga religia. Religia bestii mówi, jesteście zbawieni przez uczynki, nie jesteście zbawieni przez wiarę, ani odkupieni krwią Jezusa Chrystusa. Wyrzeknijmy się tego, że Jezus jest jedynym zbawcą świata. To religia bestii. Tego uczy katolicyzm. Uczy, że Jezus nigdy za ciebie nie umarł. Czy islam wierzy w to samo? Tak. A więc jest religią bestii. Czy judaizm wierzy w to samo? Tak. To religia bestii. To dlatego utworzyli dom rodziny Abrahamowej. Zgadza się. Są 3 religie. Na czele stoi Kościół katolicki. Tak. Stwórzmy piękny, trójjedyny Kościół, ale wykluczmy z niego Jezusa. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. To fałszywa religia. To religia bestii. A tak przy okazji, czy bestia, katolicyzm, wierzy w nieśmiertelność duszy? Tak. Oczywiście, że tak. Wierzy w nieśmiertelność duszy. Czy nie czytamy w ich katechizmie, że Jezus zmarł po to, żebyśmy mogli stać się bogami? Czy nie jest to religia smoka? Dokładnie. Czyli jest małżonkiem smoka, a smok jest ojcem. Modlą się do niego, bo nie mogą modlić się do ojca. Musieliby modlić się przez Jezusa, przecież go wykluczyli. Oczywiste jest więc, że modlą się do diabła. Mam rację? Zgadza się. Czy użyłem zbyt mocnych słów? Nie. Po prostu cytuję Biblię, prawda? U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, wszystkie religie bestii negują Jezusa. Wszystkie religie bestii starają się dostać do nieba za pomocą swoich uczynków. Nieważne, do której kategorii chcesz je przydzielić, nieważne, jak je nazwiesz, buddyzmem, mahometanizmem czy czymkolwiek innym. To jest to samo. To religia bestii. I w końcu mamy fałszywego proroka, który stanowi najsmutniejszą część tego wszystkiego. Tak, i jest najbardziej niebezpieczny. Czy on akceptuje Jezusa? Tak, ale którego? Tak, ale mimo wszystko on akceptuje Jezusa, prawda? Tak. Mówimy teraz o protestantyzmie. Czy są w nim elementy religii smoka? Wierzy w nieśmiertelność duszy? Tak. Czyli przyjął też niektóre elementy religii smoka. Czy dla kompromisu jest skłonny siedzieć obok bestii? Tak. I udaje, że czci tego samego Jezusa? Tak. Nie przypomina fałszywego proroka? Nie okłamuje nas? Nie mówi, że tamten Jezus jest taki sam jak jego Jezus, ten, który został wykluczony, nigdy za nas nie umarł i nigdy nas nie uratował? To pójdzie na kompromis. Fałszywy prorok jest najgorszy z nich wszystkich, to prawda. To zwiedzenie. Jest najbardziej zwodniczy ze wszystkich, sprawia, że ogień spada z nieba, twierdzi, że otrzymał Ducha Świętego i każe diabłu opuścić to miejsce, mimo że sam neguje prawo. Tak. I neguje też cuda. Tak to wygląda. W wielkim skrócie. Przykro mi, Martin, ale to fakty. Pewnie niektórzy będą nas przez to atakować, ale takie są fakty. Czytajcie Biblię. Zgadza się. Cały czas dochodzimy do tego samego wniosku.
Dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy Twoje i nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa. Czy te trzy elementy nie są ze sobą cały czas połączone? Prawo, przekazania i nienawiść? Cały czas. Jak już wspomniałeś, nie jest tak, że nienawidzimy wyznawców tych religii. Nienawidzimy rzeczy, za którymi się opowiadają. Musimy ich ewangelizować. Wyjdźcie z tego okropnego systemu. Nie możecie być jego częścią. Nie przyłączajcie się do niego. Wyciągajcie z niego innych ludzi. To, że ktoś dmucha w szofar 50 razy podczas nabożeństwa, nie sprawia, że nagle wszystko jest w porządku. Dobrze. Psalm 119, 163. Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, lecz kocham Twój zakon. Czy mamy tutaj kontrast? Tak. Czy istnieje prawo, które mówi, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa? Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa. Jeśli więc fałszywy prorok mówi, że pomimo tego, iż poplecznicy bestii negują Jezusa, są naszymi braćmi i siostrami, czy nie oznacza to, że oni okłamują swoich wyznawców? Okłamują. Czy można przyprowadzić ludzi do Jezusa, używając kłamstwa? Zawsze wracam do tematu koronacji księcia Karola. Podczas uroczystości siedział z trzciną w jednej ręce i kantalupą w drugiej. A teraz jest królem i reprezentuje monarchię. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że monarchia włada nad wszystkim, włada nad całą podległą jej ziemią. Nic nie należy do jej obywateli, wszystko należy do monarchii. Wszystko. Monarchia została jednak przeniesiona do Watykanu. Ludzie powinni przeglądać się tym sprawom oraz rozpromienionym książętom i całej monarchii, bo wtedy zobaczą, co się dzieje. Tym, który sprawuje władzę, jest papież w Rzymie. Tak jest. Czytałem ostatnio artykuł, w którym było napisane, że największym akcjonariuszem na świecie jest Watykan. Czyli papież. Tak, papież. Ten artykuł pochodzi z roku 1965. Tak, wyobraź sobie, jak bogaty musi być teraz. Dokładnie. Może powinniśmy pokazać ten artykuł. Wyświetlę go na ekranie. Zrób to. Wstawię też link do niego w opisie odcinka. Tak. Martin, to straszne, straszne zwiedzenie oparte na kłamstwach. Kłamstwach, na niczym innym, jak tylko na kłamstwach. Kłamstwach, które są pełne nienawiści. Na kłamstwach, tak. A prawdę nazywają mową nienawiści. Zgadza się. Mają czelność nazywać prawdę mową nienawiści, a sami kłamią od rana do nocy. Czytamy w Biblii, że takie są fakty. Czy im się to podoba, czy nie? Psalm 139, 21 to trudny werset. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? Są to słowa Dawida. Czy nie mam w nienawiści tych, którzy Cię nienawidzą, Boże? Zgańmy trochę Dawida i ujmijmy to tak. Czy nie mam w nienawiści tego, co czynią, Boże? To chyba lepszy sposób przekazania tej myśli. W taki sposób powinniśmy to czytać. Dokładnie. Myślę, że właśnie to miał na myśli. Wiemy, że nie powinniśmy nienawidzić braci lub bliźnich, prawda? Tak. Powinniśmy miłować swoich bliźnich. Nie da się ich nienawidzić i miłować w tym samym czasie. Musimy nauczyć się, jak oddzielić uczynek od osoby. Tak. To niezbędne. Jest to coś, co musi uczynić Duch Święty, prawda? Jeśli będziemy sami próbowali to zrobić, nigdy nam się to nie uda. Dobrze, że nieobecny gospodarz pozostawił to Duchowi Świętemu, bo inaczej mogłoby to nie być szczere. Zgadza się. Czytajmy dalej. Tutaj robi się coraz gorzej. Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. Martin, moimi wrogami również stają się ludzie, którzy uczą fałszywych doktryn, takich jak ta, że po swoim w niebo wstąpieniu Jezus wszedł do miejsca najświętszego. Nienawidzę tego, co głoszą. Ja też. Ponieważ to kłamstwo.
jest oparte na kłamstwie, na ekumenizmie i kryje się za tym zła agenda, a nie szczere poszukiwanie prawdy. Księga Przysłów 8:13. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. W tym tkwi sedno. Pięknie zostało to tutaj ujęte. Bać się Boga znaczy nienawidzić zła. Czym jest zło? Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. A więc nie chodzi o osobę, zgadza się, ale o to, co dana osoba robi. Co nam to mówi? Czy nie chodzi tutaj o zmianę charakteru? Aby ta zmiana nastąpiła, musimy darzyć empatią osoby, które błądzą. Mam jednak bardzo mało empatii względem ludzi, którzy buntują się świadomie. Co Paweł mówił na ich temat? Zostawcie ich szatanowi, niech on ich nęka. Niech zadaje im ciosy, żeby wyciągnęli z tego jakąś lekcję. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek zbłądził. W żadnym wypadku. Powiedziałbym nawet, że nie chcę, aby diabeł błądził, ale on już to zrobił. Podjął już decyzję i zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu. Bóg na pewno uważa tak samo. Nie chcę, żeby ktokolwiek zbłądził, nawet mój największy wróg. Muszą się odwrócić. Odwrócić od złych postępków i przestać zwodzić Boży lud. Właśnie to najbardziej mnie smuci, że nauki tych ludzi odprowadzają innych od Boga. Zgadza się. Izajasz 61:8. Bo ja, Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa. To bardzo ciekawe. Jak to zrozumieć we współczesnym kontekście? Nienawidzę zbrodniczego łupiestwa. Innymi słowy, jeśli okradasz Boga, udając, że twoje uczynki są wystarczające, to Bóg tego nienawidzi. Cały system bestii jest zatrważający. Biorąc udział w pielgrzymce lub we mszy, modląc się do martwego świętego, który nic nie wie, albo idąc na seans z martwym świętym, a potem pokazując to w telewizji jako coś cnotliwego, masz poważny problem. Bóg zabrania chodzić do wiedźmy z Endor albo do Boga Ekronu. Martin, zostało to nazwane okradaniem lub fałszywą ofiarą, uczynkami, które mają uszczęśliwić Boga. Dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze. Wracamy do tematu prawdy. Jezus jest prawdą. Słowo jest prawdą. Zakon jest prawdą. Nie da się przed tym uciec. To jest wszędzie. Jeremiasz 44:4. A przecież ja posyłałem do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi, proroków, mówiąc, nie czyńcie tej obrzydliwości, której ja nienawidzę. Czy to dotyczy również resztki? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Czy Bóg posłał do resztki proroka? Po to, żeby zastąpił Biblię, prawda? Nie, po to, żeby służył jako obiektyw lub teleskop, dokładnie. Żeby inni mogli zobaczyć, o co chodzi w Słowie Bożym. Jak powiedzieliśmy wcześniej, szatan rozdmuchuje dym przed naszymi oczami. Zadaniem proroka jest pomóc nam usunąć trochę tego dymu i przejrzeć na oczy. Czy w pismach tego proroka znajdują się osobiste pouczenia? Oczywiście. Czy są skierowane tylko do tych poszczególnych osób, a może dotyczą zasad ogólnych? Dokładnie tak. To bardzo ważne, bo wtedy bierzesz je do siebie. Czy ciebie też to dotyczy? To dotyczy każdego. Gdy moja żona zaczęła czytać świadectwa, zaskoczyło mnie to, w jaki sposób to robiła. Czytała je po to, żeby dowiedzieć się, co robi niewłaściwie i to naprawić.
Nie mogła się doczekać, aż znajdzie rzeczy, które mogłaby u siebie zmienić. A inni to czytają i czują się zaatakowani. Denerwują się z tego powodu. Dokładnie, widzimy tu dwa różne duchy. Wszystko zależy od Twojej motywacji. Boże, co jest ze mną nie tak? Wiem, że urodziłem się ze skrzywionym charakterem, a okoliczności, w których się wychowałem, wcale nie były sprzyjające. Czego więc można się było spodziewać? Pięknej, prostej włóczni? Nie. Jest wykrzywiona i trzeba ją wyprostować. Bóg wykorzystuje w tym celu wiele różnych sposobów. Przemawia poprzez swojego Ducha Świętego oraz przez twoją żonę, poprzez twoje dzieci, znajomych, poprzez rodziców w przypadku młodych osób. Dokładnie. Musimy mieć taką introspekcję. Jeżeli brakuje nam tego, co ma twoja żona, to pytajmy Boga, co jest nie tak. Studiując pisma ducha proroctwa, możemy zetknąć się z kwestiami, które są dla nas trudne i zastanawiać się, czy to, co robimy, naprawdę jest aż takie złe. Poprośmy Boga, żeby nam pomógł. Tak. Poprośmy Go o chęć i pomoc w przezwyciężeniu tego. Ciekawe jest też to, że rzeczy, które wydają się pozornie nieszkodliwe, są tak naprawdę najgorsze. Dokładnie. Te małe grzechy mogą spowodować nasz upadek. Posłał proroków i chciał im pokazać, czego nienawidzi. Jeśli chcesz podobać się Bogu, będziesz Mu posłuszny. Nienawidzę waszych świąt. Amos 5:21. Czy to właśnie Bóg nie wprowadził tych świąt? Dokładnie tak, więc o co tutaj chodzi? Może jednak nie wie, o czym mówi. Oczywiście, że wie. Oni wyciągnęli z tego samą esencję i zrobili z tego liturgię. Są tacy sami jak papież. Wyciągnęli samą esencję, zrobili z tego liturgię, tańczą, kłaniają się 50 tysięcy razy, używają dużej ilości dymu i kadzidła i stają się święci. Tak. To znacznie prostsze niż zmiana charakteru. Dokładnie. Te wszystkie uczynki, którym nie towarzyszy przemiana, do niczego nie prowadzą. Tak. Gardzę nimi i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawiązał wcześniej do słodkiej woni dla Pana. Gdyby serce było szczere, byłoby to słodką wonią, ale zamiast tego powstało zgromadzenie o wstrętnym zapachu. Zachariasz 8:17. Nie knujcie złego w swoim sercu, jeden przeciwko drugiemu i nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę, mówi Pan. Nie możemy kłamać i nie możemy przeklinać. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Rzymian 7:15. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Bóg mówi tutaj o ludzkiej naturze, mówi o naszym buntowniczym duchu. Musimy oddać go kowalowi do naprawy, żeby włożył go do ognia i użył na nim młota i kowadła. Co oznacza, że to nie jest proste i nie obędzie się bez bólu. Bez dużej ilości bólu, Martin. Dużej ilości bólu. Każdy z nas potrzebuje napomnienia. Kiedy wydaje się nam, że jesteśmy świetni, wtedy potrzebujemy dużego napomnienia, prawda? Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A potem krzyczy w swojej desperacji, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Dzięki Bogu jednak rozwiązanie istnieje. Amen. Jest rozwiązanie. Apokalipsa 2:15. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Nikolaici byli przeciwni zakonowi Bożemu. Ciągle wracamy do tego samego. Toczy się wojna przeciwko Chrystusowi i Jego prawu. Tak. Innymi słowy, toczy się wojna przeciwko charakterowi Chrystusa.
Żydzi byli w stanie radzić sobie z jego charakterem tylko przez 3,5 roku, a potem go ukrzyżowali. Pozbyli się go. Ludzkość nie była w stanie dłużej za nim nadążać. Na szczęście po ukrzyżowaniu niektórzy przemyśleli sobie to wszystko i tamtego dnia nawróciły się 3000 osób, więc przemiana jest możliwa. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę ostatnie 2000 lat, zobaczymy, że charakter Chrystusa przyczynił się do śmierci 1000 osób. Tak. Jak wspomnieliśmy, większość osób nienawidzi tego charakteru. Widzisz, diabeł wie, że może manipulować zniekształconym charakterem ludzkości, ponieważ sam żyje w zgodzie z nim. Tak, to takie proste. Wystarczy, że on im zagra, a oni mu zatańczą i pobiegną za nim do zagłady. Musimy się od niego odwrócić i podjąć decyzję. Martin, musimy oddzielić grzech od grzeszników. Dlaczego jest to ważne? Czy Jezus umarłby za nas, gdyby nie oddzielił grzechu od grzeszników? Nie. Nie miałby ku temu żadnych powodów. Zgadza się. Czy spędzałby czas z celnikami i nierządnicami? Nie, siedziałby tylko na dworze królewskim. Tak, albo w świątyni z Sanhedrynem. Dokładnie, trzeba oddzielić grzech od grzesznika. Wyobraźmy sobie, że ktoś porywa twoje dzieci lub kradnie uczucia twojego męża lub żony. Czego nienawidzisz? Grzechu czy grzesznika? Martin, takie rzeczy przydarzają się każdemu, kto mieszka na tym świecie, prawda? Na jakimś etapie w naszym życiu dzieje się coś strasznego. Nie każdy musi mierzyć się z tym, że jego dzieci zostają porwane, ale zapewniam, że to jedno z najbardziej bolesnych wydarzeń, jakich można doświadczyć. Co jest gorsze? Gdy ktoś ukradnie twoją własność, czy kiedy kradnie uczucie bliskiej ci osoby? Co jest gorsze? Chyba to, że ktoś kradnie uczucia. Wszystko zależy od tego, jak mocno przywiązujemy się do swojej własności. Dobrze, czyli ktoś kradnie ci twój samochód, albo twoją żonę i jesteś zły. Albo pojawia się ktoś, kto kradnie twoją żonę. Co bardziej cię zdenerwuje? Oczywiście, że to drugie. Drugie boli o wiele bardziej, prawda? A jak czuje się Bóg? Ktoś porwał wszystkie jego dzieci, dokładnie. Wszystkie co do jednego. I nie jest ważne, ile miłości im daje, bo i tak kurczowo trzymają się swojego porywacza. We współczesnym świecie znamy takie przypadki. Nazywamy to zjawisko syndromem sztokholmskim. Tak, ludzie kochają, szanują i adorują swojego oprawcę. Tak, rozmawialiśmy ostatnio na temat tego, że ludzie uwielbiają dyktatorów. To ten sam syndrom. Tak, to syndrom. Martin, wyobraź to sobie. Ktoś porywa twoje dzieci albo kradnie serce męża lub żony. Czego wtedy nienawidzisz? Grzechu czy grzesznika? Kiedy oglądamy filmy, w których duży nacisk kładzie się na zemstę, zawsze stajemy po stronie tego, kto się mści. Tak, bo mamy wrażenie, że to słuszne oburzenie. Ale tak nie jest. Gdyby Jezus tak postąpił, wszyscy zostalibyśmy zniszczeni. To prawda. Jak ważne jest, abyśmy nauczyli się skruchy? To bardzo ważne, bo bez skruchy popadamy pod wszystkie te kategorie i nie widzimy Boga. Bez skruchy nie możemy przyjść do Boga. Skrucha jest niezbędna, ale co to wszystko ma wspólnego z nieobecnym gospodarzem? Powiedz nam. Martin, gdyby on był przy nas 24 godziny na dobę, mówiąc nam, co mamy robić, byłby w stanie przemawiać do naszych serc, czy wtedy tylko patrzylibyśmy na niego? Siedzielibyśmy i byśmy go po prostu słuchali. Musimy więc uczyć się o tym przez jego przedstawiciela, bo w swojej mądrości wie, że tylko w ten sposób może się to udać. Możemy to robić już teraz, aby doprowadzić siebie do ładu, zanim po nas powróci. Tak, musimy doprowadzić siebie do ładu. Musimy zrobić to raz na zawsze, bo Biblia mówi, że nie nastanie po raz drugi ucisk i nie zmieni twojego charakteru. Zgadza się. Charakter musi zmienić się teraz. Martin,
Przed nami dużo tematów do omówienia. Czasy końca i to, co dzieje się na świecie. To wszystko jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, ale to, o czym teraz mówimy, jest ważniejsze. Dokładnie, wydaje mi się, że z tego powodu przez ostatnie 4-5 tygodni Bóg prowadził nasze dyskusje w tym kierunku. Ten temat ciągle za nami chodzi i Bóg pokazuje nam, że powinniśmy o tym rozmawiać. Zostało niewiele czasu, bardzo niewiele. Musimy pozwolić Bogu na to, żeby nas zmienił. Łukasz 5:32. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Wyzwolenie bez pokuty nie ma żadnej wartości. Jest puste. Łukasz 15:7. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Czego Bóg poszukuje? Przemianę serca. Gdy szukasz kogoś, kogo mógłbyś przyprowadzić do Boga, to szukasz kogoś sprawiedliwego czy grzesznika? Grzesznika. Tego, który przeżywa ból, jest zagubiony i prawdopodobnie nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie wie nawet, dlaczego jest zagubiony. Nie wie, dlaczego grzeszy. Nie wie nawet, czym jest grzech. Nigdy nikogo nie zabiłem, więc wszystko w porządku. Czy to naprawdę wystarczy? Zabiłeś tysiące osób swoją nienawiścią. Łukasz 24:47. I że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechu. Każda osoba na świecie musi nauczyć się skruchy. Bo bez skruchy nie ma odpuszczenia grzechów. Czym jest grzech? Przestąpieniem prawa. Mateusz 26:38. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ten motyw ciągle się powtarza, a my wciąż go nie rozumiemy. Świat subtelnie sugeruje, że nie potrzebujemy skruchy, bo wystarczy, że posłuchamy głosu swojego serca. Posłuchajmy głosu naszego serca. Uwierzmy w siebie. Uwierzmy w siebie. Hebrajczyków 9:22. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. To podważa cały system religii bestii. Nieważne, do jakiej kategorii należy i jaką przybiera nazwę. Jeśli nie wierzysz w to, że krew Chrystusa uwolniła cię od grzechu, jesteś wyznawcą religii bestii. Chcę jeszcze raz podkreślić. Ci ludzie mogą naprawdę miłować innych, ale nie możemy pozwolić, by na tym się skończyło. Zgadza się. Musimy ich z tego wyciągnąć. Będąc w takim stanie, nie mogą być zbawieni. I nie ma znaczenia, czy zostali zwiedzeni świadomie, czy nieświadomie. Poddali się zwiedzeniu. Zostaliśmy wezwani do tego, żeby czynić uczniami, a nawet głosić. Czy to oznacza, że mamy iść do grzeszników i zagubionych i mówić im tylko o tym, że Jezus ich kocha i na tym koniec? A wiesz, dlaczego jest to tak mało popularne? Ponieważ kiedy zaakceptujesz fakt, że zostałeś zbawiony krwią baranka, twoje uczynki zostaną unieważnione. Nie mają żadnego znaczenia. A ludziom się to nie podoba. Chcą być sprawiedliwi. Warto też zastanowić się nad tym, po czym poznajemy, że ktoś jest dobry. W 90% opieramy się na jego uczynkach. Na jego uczynkach. Może być złym człowiekiem, ale tak długo, jak jest filantropem i daje miliony dolarów sierocińcom, jest wspaniały. Czy takie zachowanie zakrywa wszystkie jego grzechy? Grzechy, o których mówi się potem w wiadomościach, dzięki czemu widzimy, dokąd to wszystko miało prowadzić i jak się zaczęło? Nie idźmy w tę stronę. Hebrajczyków 10:18. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. To bardzo ważne. Grzechy muszą zostać ci odpuszczone, abyś mógł zostać oczyszczony i mógł stanąć przed Bogiem. A o to w tym chodzi. Chodzi o to, aby powstać, kiedy Jezus powróci na ziemię. Dokładnie. Przejdźmy do 5 tomu świadectw dla zboru. Bez skruchy nie może być przebaczenia. Dziś istnieje wielka potrzeba właśnie takiego szczerego, płynącego z głębi serca żalu i wyznania.
Ci, którzy nie upokorzyli swoich dusz przed Bogiem w uznaniu swoich win, nie wypełnili jeszcze pierwszego warunku akceptacji. Czy widać tu harmonię między Biblią a pismami ducha proroctwa? Nic dziwnego, że ich nienawidzą. Jeśli nie doświadczyliśmy tej skruchy, której nie można żałować, nie wyznaliśmy naszego grzechu z prawdziwą pokorą duszy i złamanych duchem, jeśli nie brzydzimy się naszej nieprawości, nie szukaliśmy naprawdę przebaczenia grzechu. Jeśli sięgniemy wstecz do poprzednich slajdów i ponownie przeczytamy wersety biblijne w połączeniu z tym fragmentem, jeszcze lepiej to wszystko zrozumiemy, jeśli mogę ująć to w ten sposób. Zgadza się. Masz rację, Martin. Kusi mnie. Wiem, że już tysiące razy o tym rozmawialiśmy, ale przejdźmy do Ewangelii Mateusza 5:3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Jest tu mowa o skrajnym ubóstwie, gorszym nawet niż u wdowy z ostatnim groszem. Nie masz niczego, naprawdę niczego do zaoferowania. Innymi słowy, jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, że zbankrutowałeś i jesteś całkowicie bez środków, jest to pierwszy krok do otrzymania błogosławieństwa. Jeśli wydaje ci się, że jesteś bogaty i masz dużo mienia, nie kwalifikujesz się do wejścia na pierwszy szczebel drabiny. Musisz być pusty, żebyś mógł zostać napełniony. Dobrze. Czyli błogosławieni ubodzy w duchu. Musisz zdać sobie sprawę ze swojego bankructwa. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Z jakiego powodu się smucą? Z powodu swojego grzesznego stanu. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznikiem, że zbankrutowałeś i że jesteś całkowicie zagubiony. Taki jest drugi warunek. Musisz odczuwać rozpacz z powodu tego, co zrobiłeś, jaki byłeś i jaki jesteś. Taką samą rozpacz jak matka, która utraciła swoje jedyne dziecko. To jest drugi warunek. Musisz też przestać patrzeć na innych z góry. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Świat całkowicie przekręcił te błogosławieństwa i zupełnie nie odzwierciedla planu zbawienia. Zamiast tego wywyższa człowieka. Rozjemcami nagle stają się politycy. W przerwach pomiędzy swoimi występkami siedzą z Epsteinem na wyspie. To w ogóle nie ma sensu. Pierwszym warunkiem jest bankructwo. Drugi to skrucha za grzech. Trzecim chodzi o to, żeby przestać się wywyższać i pogodzić się z tym, że potrzebujemy pomocy. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Musimy prosić Boga o to, aby prowadził nas we właściwym kierunku i pokazywał nam, co jest dobre, a co złe i co mamy robić. Pomóż mi. Boże, pomóż. Sam nie jestem w stanie tego zrobić. Wcześniej wspomniałeś o tym, w jaki sposób robi to twoja żona. Daj mi chęć zmiany. Tak, musimy łaknąć i pragnąć sprawiedliwości i zdać sobie sprawę z tego, że nie możemy pozostać takimi, jakimi byliśmy. A kiedy dojdziemy do tego punktu, będziemy mogli być miłosierni względem innych. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Dlaczego mamy być miłosierni? Ponieważ sami dostąpiliśmy miłosierdzia, potrafimy okazywać współczucie innym. To progresja, to drabina, po której wchodzimy i wzrastamy duchowo. Walczymy ze złem, które tkwi w naszych umysłach i z systemem odprowadzania ścieków, który przejął nasze mózgi od samych narodzin.
Mówimy, Panie, nie mogę już tego znieść. Chcę mieć czyste myśli. Nie chcę już nawet myśleć o takich rzeczach. Jednym z powodów, dla których w niebie będziemy rozmawiać w nowym języku, jest to, że wszystkie złe słowa w naszych językach muszą zniknąć. Dokładnie, nawet dobre słowa mogą mieć złe konotacje. Tak, bo ludzie je przekręcili, przeinaczyli i zmienili znaczenie na złe i wstrętne. Będzie to musiał być nowy język. Muszę rozczarować tych, którym wydaje się, że w niebie będziemy rozmawiać po niemiecku albo po angielsku. Nie będzie to żaden z nich. Afrykanerski również nie, z całą pewnością, bo ten język ma naprawdę mocne słowa. Jeśli chcesz na kogoś nakrzyczeć, to tylko w tym języku. To prawda, to prawda. Trzeba się go pozbyć. Musimy prosić Boga o to, by nam dał czyste serca. Kiedy to się stanie, możemy stać się rozjemcami. Tak, dopiero wtedy. Dopiero wtedy. Nie możemy zrobić na odwrót i najpierw stać się rozjemcami i traktować innych z góry. Musimy najpierw nauczyć się, czym jest pokój. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon. Jeśli nie łączysz bycia rozjemcą z prawem, jesteś nim na darmo. Czy oni łączą ze sobą bycie rozjemcą i zakon Boży? Nie. Nie, wręcz przeciwnie, negują zakon. ONZ ma za zadanie pilnować pokoju, ale nie ma tam prawa ani Boga. Jest przesiąknięta okultyzmem opartym na teologii Alice Bailey i Blavatskiej, która oddaje cześć Lucyferowi. Czy jest tam jakiś pokój lub zakon? Nie. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Martin, kiedy zaczniemy odbijać charakter Jezusa, będziemy traktowani tak samo, jak kiedyś On był traktowany. Będą nas nienawidzić, będą Cię nienawidzić. Nie dlatego, że jesteś złym człowiekiem, ale dlatego, że swoją postawą pokazujesz im ich zło. Stajesz się ich oskarżycielem, chociaż nie kierujesz do nich żadnych słów. Zgadza się. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Gdy już przejdziesz do tego etapu, tak właśnie zrobią. Ale z ciebie cnotka. Nawet dzieci w szkole tak postępują. Lizus, Lizus, prawda? Nie da się dobrze czynić bez bycia poniżanym. A jeśli zaczniesz opierać się na Bożej prawdzie, będą chcieli się ciebie pozbyć. Tak, kiedy zacznie się to dziać, w tobie może nastąpić zmiana na lepsze. Ostatnie błogosławieństwo jest wspaniałe. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Czy to nie jest piękne? Widzimy tu obietnicę. Widzimy tu progresję, przez którą musimy przejść. Skrucha to pierwszy etap. Odczuwanie żalu za swoje grzechy. Smutek za stan, w którym się znajdujemy. Jeśli nigdy nie poszukiwaliśmy pokoju Bożego, nigdy go nie znaleźliśmy. Musimy go szukać. Jedynym powodem, dla którego nie możemy otrzymać odpuszczenia grzechów w przeszłości, jest to, że nie jesteśmy chętni do upokorzenia naszych dumnych serc i dostosowania się do warunków słowa prawdy. Czy właśnie o tym nie czytaliśmy? O pokornych? I o tym, że musimy przestać patrzeć na innych z góry? Co do tej sprawy dana jest nam dokładna instrukcja. Wyznanie grzechów, czy to publicznie, czy prywatnie, powinno płynąć z serca i powinno być swobodnie wyrażane. Nie należy wymuszać go od grzesznika. Nie należy tego czynić w żartobliwy sposób i bez wyrzutów sumienia, lub też wymuszać od tych, którzy nie mają najmniejszego pojęcia o obrzydliwym charakterze grzechu. Wyznanie, które jest pomieszane ze łzami i żalem, które jest wylaniem głębi duszy, znajduje drogę do Boga niezmierzonego miłosierdzia. Psalmista mówi, bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a utrapionych w duchu zachowuje. Problem polega na tym, że spotykamy wiele osób, które nie rozumieją natury grzechu. Po co miałyby okazywać skruchę, jeśli nie mają za co pokutować? Jest takie powiedzenie, jesteśmy tylko ludźmi. Nie powinniśmy kierować się takim nastawieniem.
Zamiast tego powinniśmy mówić, jesteśmy ludźmi, więc potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Boga. To samo niebezpieczeństwo istnieje dziś pośród ludzi, którzy głoszą, że są depozytariuszami Bożego zakonu. Często są skłonni do pochlebiania sobie samym, twierdząc, że szacunek, z jakim trzymają się zakonu pisanego, ochroni ich przed mocą Boskiego sądu. Nie przyjmują wymówek i karceń za zło i oskarżają sługi Boże za to, że są zbyt zawzięci we wskazywaniu ich grzechu przed innymi. Wezwanie Boga, przed którym nie ostoi się grzech, dociera do tych, którzy mówią, że przestrzegają Jego prawa i wzywa ich do odstąpienia od wszelkiej nieprawości. Nie możesz mówić, odkryłem prawdę, więc teraz mogę się nią rozkoszować. To prawda ma cię zmienić. Lekceważenie i nieposłuszeństwo wobec Jego słowa przyniesie takie same konsekwencje na lud Boży obecnie, jakie grzech ten przyniósł starożytnemu Izraelowi. Jest granica, poza którą on już dłużej nie może wstrzymać swego sądu. Wyczuwam w tym pewne ponaglenie. Widzę, że sąd Boży już nadchodzi. A jeśli Boży lud nie będzie gotowy? Nie będzie uczestniczył w głośnym wołaniu. Znajdziemy się wtedy na tej samej drodze, co starożytny Izrael. Jeśli nie będą częścią głośnego wołania, staną się częścią tłumu. Kolejny fragment, tym razem z książki Pomoc w codziennym życiu. Nigdy nie jesteśmy sami, niezależnie od tego, czy wybieramy Boga, czy nie. On cały czas nam towarzyszy. Pamiętajmy o tym, że wszędzie, gdzie jesteśmy, we wszystkim, co robimy, jest Bóg. On nie jest nieobecnym gospodarzem, Martin. Zgadza się. Nic, co jest mówione, robione czy przechodzi przez myśl, nie może ujść Jego uwadze. Każdemu słowu i uczynkowi towarzyszy świadek, święty, nienawidzący grzechu Bóg. Potężne słowa, prawda? I właśnie je przeczytaliśmy. Czy nie czytaliśmy wersetów o tym, że On nienawidzi grzechu? Zgadza się. Czy pisma, ducha, proroctwa są z nimi zgodne? Czy mogą zastąpić Biblię? Nie. Czy dzięki nim można spojrzeć na te wersety jak przez obiektyw? Tak, przybliżają je nam. Zawsze pamiętaj o tym, zanim wypowiesz słowo, czy cokolwiek zrobisz. Jako chrześcijanin jesteś członkiem rodziny królewskiej, dzieckiem niebiańskiego króla. Nie mów i nie czyń niczego, co mogłoby przynieść hańbę zacnemu dobremu imieniu, które zostało nad wami wezwane. Jako chrześcijanin, tak? Martin, czy jako chrześcijanie możemy mówić, że gospodarz wybrał się w daleką podróż i pozostawił przedstawicieli, którzy mają bronić jego praw? Tak, możemy tak mówić? Tak, jesteśmy ambasadorami. Czy jest to próba szczerości jego przedstawicieli? Oczywiście. Czy jego obecność nie byłaby większą próbą? Wtedy wszystko pozostawilibyśmy jemu. Moglibyśmy wtedy po prostu powiedzieć, jego się słuchajcie, tak. Nie musielibyśmy się zmieniać. Księga Powtórzonego Prawa 4,29. I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz Go, jeżeli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Szukanie stanowi pierwszy warunek. Bardzo dobrze pamiętam, jak siedziałem samotnie w kościele katolickim i nie rozumiałem, dlaczego nie mogę rozmawiać z Bogiem, bo był zamknięty w tej skrzyni z małym czerwonym światełkiem. Powiedziałem mu wtedy, jeśli istniejesz, to mi się pokaż. Na tym polega szukanie, prawda? Nigdy bym się nie spodziewał takiej mocnej odpowiedzi, a dzisiaj siedzisz tu z nami. A dzisiaj siedzę tu z wami. Mateusz 7,7. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Jeśli nie szukasz, to znaczy, że tego nie potrzebujesz. Wydaje ci się, że masz wystarczająco dużo i że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Dzieje apostolskie 17,27. Żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Widzisz tu nieobecnego gospodarza? Nie. Spójrzmy teraz na przypowieści Jezusa, które dotyczą tych kwestii. Przypowieść o najemcach. Mateusz 21,33. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, czyli jego kościół, prawda? Ogrodził ją murem. W jaki sposób to zrobił? Poprzez otoczenie jej prawem. Dokładnie. Wkopał w nią prasę, żeby mogli rozpowszechniać Ewangelię, dobrą nowinę, wino, doktrynę.
i zbudował wieżę. Innymi słowy, sprawił, że stała się widoczna dla innych. Chciał, żeby o niej wiedzieli, nie była schowana pod kloszem. I zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. Stał się nieobecnym gospodarzem, ale opuścił to miejsce. Zostało wszystko, co było potrzebne, wszystko. A gdy nastał czas winobrania, żniwa, Martin, czyli czas obecny, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale oni byli zajęci bestią i fałszywym prorokiem. Tak, prowadzili negocjacje nad traktatem pokoju bez Chrystusa. Ale wieśniacy pojmali sługi jego. Jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Jest tu mowa o prorokach. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo, a w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic, noże, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. Chcą przejąć jego dziedzictwo, ale nie chcą przyjąć jego charakteru. Dokładnie. Chcą mieć z głowy uczynki, ale nie chcą zmienić swoich serc. I tak właśnie się stało, prawda? To chyba jedna z najsmutniejszych przypowieści w całej Biblii. To prawda. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie Pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu: wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom. Jezus odniósł tę sytuację do Izraela, a oni sami ogłosili swój wyrok. Zapytał ich, co by zrobili, i oddał to poganom. Doszliśmy już do momentu, w którym poganie robią dokładnie to samo, co zrobił Izrael. Ofiarowują Chrystusa dla dobra spokoju, dla ziemskiego, żałosnego królestwa opartego na słabych systemach odprowadzających ścieki. Dokładnie. To straszne. Rzecze im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Martin, a kamień, który odrzucili budowniczowie, na przykład dom Abrahamowy, czy ten kamień tam jest? Nie. Nie. Będziemy rozmawiać o tym w kolejnym odcinku. Myślę, że nadszedł już czas, aby znowu poruszyć ten temat. Kamienia już tam nie ma. Nie ma kamienia, ale kto próbuje wprowadzić pokój, bezpieczeństwo i tak dalej? Te trzy religie. Kamień zniknął. Nie ma go w żadnej z nich. Martin, czy... Chciałem zapytać, czy to wszystko nie sprawia, że masz chęć rwać sobie włosy z głowy? Chyba jednak nie będę o to pytał. Marek 13:32. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił swój dom, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. I wracamy do punktu wyjścia. Wróciliśmy do tej samej sytuacji. Jest nieobecny i jako nieobecny gospodarz może wypróbować metal i charakter tych, którym oddał ster. Dokładnie. Oczyszcza ich, żeby zobaczyć, czy są mu wierni. A tylko ci, którzy są mu wierni, wejdą do królestwa. Pozostali będą musieli zostać z bestią i fałszywym prorokiem w jeziorze ognia. Obyśmy wszyscy studiowali Biblię i oby zależało nam na tym, żeby nie należeć do tej grupy. Czy Biblia mówi, gdzie znajduje się bestia i fałszywy prorok? Tak, w jeziorze ognia. Chciałbyś się tam znaleźć? Nie. Musimy zacząć studiować Biblię i pracować nad tym, żeby tak się nie stało. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem.
aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Czy nie powinniśmy być stróżami na murach Syjonu? Widzimy, że te rzeczy się dzieją i mamy przed oczyma porozumienie abrahamowe. Masowy ruch ekumeniczny i kamień, który tam leży. Czy to nie jest alarmujące? Oczywiście, że jest. Czy widząc, że Kościół i państwo zaczynają się jednoczyć, chciałbyś jeszcze stać po stronie polityki? Nie. Jak radzą sobie przedstawiciele, gdy wkrada się samolubstwo? Mamy tutaj przestrogę przed cudzołożnicami. Księga Przysłów 7:1. Synu mój, strzeż moich słów i zachowaj moje przekazania u siebie. To jest mur, prawda? Strzeż moich przekazań, a będziesz żył. Chodzi o mur. Strzeż mojego wskazania jak swej źrenicy. Motyw się powtarza, ale nikt nie chce tego słuchać. Przywiąż do swoich palców i wypisz je na tablicy swojego serca. Mów do mądrości. Jesteś moją siostrą, a rozum nazwij przyjacielem, aby cię ustrzegły przed cudzą żoną, przed obcą, która mówi słodkie słowa. Jest tu mowa o fałszywym kościele. Chodzi o porozumienie abrahamowe. To obca kobieta. Chodzi o ekumenizm, ponieważ kamień leży daleko. Nie da się tego zbudować na odpowiednim fundamencie, bo kamienia już nie ma. Nie słuchajcie więc tej obcej kobiety. Gdy wyglądałem oknem mojego domu i patrzyłem przez kratę, zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca. Chodzi o małe dzieci. Tak, o małe dzieci, które powinny wierzyć w to, co mówi Bóg. Tymczasem ktoś przechodzi obok niej i mówi, że bardzo ładnie wygląda. Co z nią nie tak? Który szedł ulicą blisko jej narożnika. A co ona tam robi? Co on robi blisko jej narożnika? Powinien trzymać się od niego z daleka. I zboczył na drogę ku jej domowi. Już po nim. Jest ugotowany. Ugotowany, Martin. Gdy czytam, że zboczył na drogę ku jej domowi, przechodzą mnie ciarki. Wyobrażam sobie naszych ludzi, którzy idą w kierunku tego domu i mówią, że po prostu są przedstawicielami i chcą cię zaprzyjaźnić. Co wy tam robicie o zmierzchu, pod wieczór, z nastaniem nocy i mroku, za zamkniętymi drzwiami dzieją się złe rzeczy? I oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy, podstępna, jest podniecona i niepohamowana i nie może spokojnie ustać w domu. Przechodzą mnie dreszcze, gdy myślę o ludzie Bożym. Nie możemy oddawać czci żadnej z tych trzech religii, o których powiedziałeś. Musimy trzymać się od nich z daleka. To jest na ulicy, to znowu na placach, wyczekuje przy każdym narożniku. Jest w świecie ekumenii, jest w świecie politycznym, jest w świecie religijnym, jest w świecie okultystycznym, jest wszędzie, Martin. Ona tam czeka, cała wystrojona. Jezuici czekają, przybierając pozycję lotosu, udając Hindusów. Udają każdego, aby tylko zwabić młodego mężczyznę do siebie. Kiedyś przeczytałem, że ktoś powiedział, iż porzucił wiarę chrześcijańską, ponieważ spodobała mu się kuchnia buddyjska. Niech gotuje sobie tak jak oni. Dlaczego opuszcza kamień węgielny? Dokładnie. Miałam złożyć ofiarę dziękczynną. Dzisiaj spełniłam swoje śluby. Czyli ma konotacje religijne. Dlatego wyszłam, aby cię spotkać. Gorliwie cię szukałam i znalazłam. Witam w mojej radzie ekumenicznej.
Moje łoże okryłam kobiercami barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego. Niestety pozbyłam się sprawiedliwości Chrystusa i białych szat sprawiedliwości. Moje szaty są z Egiptu. Czy Izraelici nie chcieli ciągle wracać do Egiptu? Cały czas? Czy nie szukali przywódców, którzy zabraliby ich z powrotem do Egiptu? Moje posłanie skropiłam mirrą, aloesem i cynamonem. Chodź, dołącz do mojej mszy. Chodź, upoimy się miłością aż do rana. Użyjemy pieszczot do syta, gdyż męża nie ma w domu. Jest nieobecnym gospodarzem. Ja się tobą zajmę. Udał się w podróż daleką. Martin, co za paskudna pułapka. Biblia jest tak bezpośrednia i w tak jasny sposób mówi nam o tych rzeczach, a mimo to i tak odchodzimy. Otóż to. Wziął ze sobą kiesę z pieniędzmi, wróci dopiero w dzień pełni. Ale nie przejmuj się, mam dużo pieniędzy. Zainwestowałem w każde przedsiębiorstwo gospodarcze na świecie. Mam szczepionki, mam wszystko, co może cię uszczęśliwić, przynieść pieniądze i uczynić cię moim służącym. Mam wszystko. Chcesz pieniędzy? Ile chcesz? Chcesz być gwiazdą rocka? Wesprę cię milionami dolarów. Chcesz zostać gwiazdą? Idź za głosem serca. Róbcie to, co chcecie i niech to będzie prawem, jakim się kierujecie. Uwierz w siebie. Na co ci kiesa z pieniędzmi? To jego nagrody daleko, a ode mnie możesz ją mieć już teraz. Przesada? Nie. Z pewnością uważasz podobnie, Martin. Oczywiście. Tak. A co z talentami? Czy coś, co odciąga od Chrystusa, można nazwać talentem? Nie. Wziął ze sobą kiesę z pieniędzmi. Powiedział, że nagroda będzie dopiero wtedy, kiedy on wróci. Ale ja mogę dać ci nagrodę już teraz. Wróci dopiero w dzień pełni. To przecież jest zbyt odległe. Chodź do mnie. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami, swoją gładką mową usidliła go. Omamiony poszedł tuż za nią jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem. Okropna sytuacja. To nasza rzeczywistość. Gdyż męża nie ma w domu, udał się w podróż daleką. Pozwól mi się sobą zaopiekować. Jest też druga część wersetu. To daleka podróż, a nie tylko podróż. Aż strzała przeszyje mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Otóż teraz, synowie, słuchajcie mnie, uważajcie na słowa moich ust. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi, nie błądź jej ścieżkami, gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku. Ile milionów ludzi straciło przez nią swoje życie w średniowieczu? Tak. I niezliczone miliony, o których nie wiemy, przez jej komunistyczne reżimy i różne inne działania. To straszne. Straszne rzeczy. Ilu jeszcze polegnie za sprawą jej czarów? Tak. A ona bardzo intensywnie zajmuje się czarami. Jednym z jej ulubionych tematów jest farmaceutyka. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi, nie błądź jej ścieżkami, gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których zamordowała. Jej dom to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci. To bardzo poważne ostrzeżenie, Martin. Bardzo poważne. Ona twierdzi, że on jest nieobecnym gospodarzem, więc ona przejmie władzę i kontrolę. I tak właśnie się stało. Zgadza się. Tak właśnie się stało. Na tym strasznym ostrzeżeniu zakończmy rozważanie na temat nieobecnego gospodarza. Prośmy Boga o mądrość, abyśmy nie wychodzili poza ogrodzenie, które On nam zapewnił. Nie chodźmy do jej domu, by zobaczyć, co się w nim dzieje.
Nie negocjujmy spotkań z nią, gdy nie ma nieobecnego gospodarza, a ona ma kiesę pieniędzy, która nas uszczęśliwi. Przychodzi mi na myśl powiedzenie, gdy kota nie ma, myszy harcują. Tak, tu jest mowa o tym samym, dokładnie o tym samym. Módlmy się. Niebiański Ojcze, historia o nieobecnym gospodarzu, który tak naprawdę nie jest nieobecny, jest bardzo smutna. On wypróbowuje nasze serca i umysły. Pomóż nam znaleźć się po właściwej stronie, po stronie prawa. Pomóż nam rozumieć, że Cię potrzebujemy, abyśmy nie byli przekonani o własnej nieomylności, ale uznawali zakon. Pomóż nam dostrzec, że wspaniałe szaty z Egiptu nie mają żadnego znaczenia, a pomoże nam jedynie nieskazitelna szata sprawiedliwości poprzez wiarę. Pomóż nam ją przyjąć. W imieniu Jezusa. Amen. Wychwalajmy naszego prawdziwego Zbawcę Jezusa Chrystusa za Jego łaskę i miłosierdzie oraz przywilej pracy w Jego winnicy, by docierać do dusz i przygotowywać je na rychłe nadejście Jego Królestwa.